16 lipca wspominamy świętą Marię Magdalenę Postel, dziewicę. Julia urodziła się 28 listopada 1756 roku w Normandii, we Francji. Była najstarszą spośród siedmiorga dzieci, Jana i Teresy. Jeszcze tego samego dnia udzielono jej chrztu, dając jej imiona Julia, Franciszka, Katarzyna. Od dziecka ujawniała żywy charakter. W 9 roku życia złożyła ślub do zgonnej czystości. W tym też roku miejscowy proboszcz udzielił dziewczynce pierwszej komunii świętej, chociaż wtedy dopuszczano do tego sakramentu znacznie później. Od tego dnia Julia miała zwyczaj przystępować, za zezwoleniem spowiednika, codziennie do komunii świętej, chociaż to również nie było w zwyczaju. Po ukończeniu szkoły podstawowej rodzice oddali córkę na dalsze kształcenie i wychowanie do benedyktynek. Dziewczynka nie wstąpiła jednak do nich, gdyż uznała, że żyją one zbyt zamożnie. Za cel życia obrała sobie założenie szkół i internatów, które pozwalałyby dziewczętom przygotować się dobrze do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Postanowiła założyć bezpłatną szkołę dla dziewcząt ubogich. Początki były trudne, gdyż Julia była sama i musiała borykać się z trudnościami lokalowymi i finansowymi. Kiedy dzięki ofiarności ludzi dzieło zaczęło nabierać konkretnych kształtów, wybuchła rewolucja francuska. W roku 1789 zebrała się konstytuanta. W roku następnym uchwalono tzw. konstytucję cywilną kleru, która nakazywała kapłanom złożyć przysięgę na wierność nowej konstytucji, w wielu artykułach sprzecznej z nauką Kościoła. Nowy proboszcz parafii złożył przysięgę, ale dwaj jego wikariusze odmówili i byli zmuszeni ratować swoje życie ucieczką do Anglii. Z tej racji święte naczynia i parafialną bibliotekę oddali na przechowanie Julii. Kiedy w roku 1791 benedyktynki z pobliskiego klasztoru zostały wyrzucone, biskup zezwolił, aby w domu Julii był przechowywany Najświętszy Sakrament. Zezwolił także Julii na codzienną komunię świętą, aż do ostatniej hostii, jaka pozostanie. Julia została zmuszona również do likwidacji rozpoczętego dzieła. Domek wynajęty na ten cel przeznaczyła na schronienie dla ukrywających się kapłanów. W nocy odprawiano w jej domu mszę świętą. Korzystając z tego, że mieszkała nad samym Morzem Północnym, ułatwiała kapłanom ucieczkę z Francji do Anglii. Potajemnie katechizowała dzieci, a siostry, które musiały opuścić swoje klasztory, zatrudniała do pracy apostolskiej wśród chorych i opuszczonych, starając się równocześnie o utrzymanie dla nich. Po rewolucji francuskiej otworzyło się przed Julią szerokie pole pracy. Przeniosła się do Cherburga, gdzie miała o wiele większe możliwości działania. Kapelan pewnego przytułku ofiarował jej domek, który stał się równocześnie kolebką nowej rodziny zakonnej. Najpierw zgłosiły się dwie kobiety. Z ich pomocą założyła szkołę dla 300 dziewcząt. W roku 1807 złożyła za zezwoleniem biskupa wraz z towarzyszkami śluby zakonne. Wtedy też przybrała sobie imię Marii Magdaleny. Napisała konstytucję dla nowej rodziny zakonnej, której dała nazwę Ubogie Córki Miłosierdzia. Siostry zobowiązywały się do bezpłatnego uczenia. Dzieło okazało się opatrznościowe. Zaczęły mnożyć się ofiary z różnych stron. Poza szkołami Maria Magdalena zaczęła zakładać sierocińce. W roku 1832 otrzymała dla swojego dzieła opuszczone i zrujnowane opactwo benedyktynek. Tu założyła pensjonat dla panienek, sierociniec i bezpłatną szkołę podstawową. Siostry same pracowały przy odbudowie i założyły obok duży ogród, z którego dochodów się utrzymywały. Maria Magdalena Postel zmarła w opinii świętości mając 90 lat w dniu 14 lipca 1846 roku. Papież Pius X wyniósł ją do chwały błogosławionych w roku 1908, a papież Pius XI w świętym roku jubileuszowym 1925 dokonał jej uroczystej kanonizacji. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Marii Magdaleny Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
kiedy